wygrałem? Brak mojego zdenerwowania. To dużo. Wiem. Daję ci to za darmo. Cześć, witajcie. Przychodzę do Was z bardzo ekscytującym dla mnie kalendarzem. Kalendarzem od Cult Beauty, czyli od drogerii internetowej, która ma ogrom produktów wysokopółkowych, zarówno makijażowych, pielęgnacyjnych. Są oczywiście też i nieco tańsze, natomiast głównie słynie z tych wysokopółkowych i właśnie takie produkty tutaj możemy znaleźć. Kalendarz nie kosztował mało, rozszedł się jak świeże bułeczki i wręcz wybiłam sobie zęby biegnąc po kartę kredytową, jak tylko zobaczyłam, że jest dostępny na stronie, także dobrze, że obyło się bez nowych zębów. I tutaj mamy mieć nie 24 czy 25 produktów, tylko 32. Kalendarz kosztował 230 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje 1080 zł, ja wiem, bardzo dużo i to na pewno będzie najdroższy kalendarz, jaki kiedykolwiek w swoim życiu kupiłam. Natomiast wiem, że będzie opłacalny, bo tutaj mamy mieć 32 produkty, aż o łącznej wartości co najmniej 4600 zł. Ja oczywiście każdą pojemność przeliczę na złotówki i ona się będzie wyświetlała na dole na belce, także finalnie podsumujemy tą zawartość i zobaczymy, czy to była opłacalna transakcja. Ja troszeczkę nadużywam tego określenia opłacalna transakcja, ale to jest moje zboczenie zawodowe. Ja zawsze szukam największej opłacalności. Też jestem poniekąd cebulą, wy o tym wiecie. Także zobaczymy, czy właśnie tutaj się to opłacało. I zanim przejdziemy do rozpakowania, to jeszcze zachęcam Was do polubienia tego filmiku zawczasu i też do subskrypcji, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi filmikami, które nadchodzą, a będą to też filmy z kalendarzami adwentowymi, bo już czekają na mnie na rozpakowanie kalendarze. Dzisiaj stary tylko otwierał co rusz drzwi kurierom, bo znosili te kalendarze. Zamówiłam, to przynoszą. Wobec tego już nie przedłużając, zaczynamy. Sam kalendarz jest ogromny i waży co najmniej z 5 kilo, jak nie więcej, także nie zazdroszczę kurierom, którzy taszczyli tutaj te wszystkie pakunki. No i zaczynamy, otwieramy. Bardzo estetyczne opakowanie, uwielbiam takie opakowania, na pewno ten kalendarz gdzieś wyeksponuję i postawię koło toaletki. I łapiemy się już za pierwszą szufladkę. Mamy tutaj coś w kolorze takiej butelkowej zieleni, przepiękne, uwielbiam takie kolory. I mamy tutaj markę Votary i jest to olej do twarzy bezzapachowy, 50 ml. I jak dobrze pamiętam, to jest pełnowymiarowe opakowanie, także nie sprzedają w większych pojemnościach. I mamy mieć tutaj mieszankę 22 olejów. Nie jest dosyć gęsty, więc wydaje mi się, że będzie też idealny czy pod makijaż, czy jako taki dodatek do kremu, czy pod krem, a nawet i na krem, jako taki krok zamykający pielęgnację, także myślę, że super. Te okienka, które już otworzyłam, to będę tak lekko zostawiała wysunięte, żeby się nie pomylić i szybciej znajdywać kolejne, a my już zabieramy się za dwójeczkę, która daleko nie jest umiejscowiona. I tutaj mamy produkt marki Living Proof, czyli marki fryzjerskiej, profesjonalnej, która wielokrotnie się pojawiała w Look Fantastic chociażby. I tutaj mamy Triple Detox Shampoo, czyli taki pewnie rypacz. Produkt, który stosujemy raz na jakiś czas, żeby usunąć pozostałości z różnych produktów, które się nawarstwiają na naszych włosach. No i też tak konkretnie oczyścić skórę głowy. Także ja sobie osobiście sprawdzę skład, czy akurat na moją wrażliwą skórę głowy będzie ok, natomiast to jest dosyć znana marka i też lubiana, także myślę, że nie jednego ucieszy. No i trójeczka jakaś taka malutka. I tak jak myślałam, w trójce mamy produkt kolorowy, ale nie byle jaki, bo to jest Hourglass. I ma być to Lighting Blush w kolorze Luminous Flash. I zaraz zobaczymy, tak domyślam się, że to będzie taki delikatny róż z rozświetleniem. Przecudowne opakowanie. Ogólnie Hourglass słynie z takich opakowań, które się łatwo lepią, ale to nic, chodzi o zawartość. I wewnątrz mamy produkt, który jest taką mozaiką, połączeniem delikatnego różu z lekkim rozświetlaczem. I to wszystko ma dawać efekt takiego delikatnego, naprawdę delikatnego, subtelnego różu. Przecudowny. Super.
trójeczka mnie bardzo cieszy. I właśnie bardzo lubię to w kalendarzach adwentowych, że można znaleźć naprawdę wysokopółkowe produkty, na które sami byśmy się nie zdecydowali. I tak tu dzięki i tegorocznym kalendarzom i zeszłorocznym mam dosyć sporo produktów wysokopółkowych, kolorowych. Także super, ja się bardzo cieszę. I szukamy czwórki. Gdzie jest czwórka? Tutaj mam czwóreczkę, troszeczkę większą. I to jest sztos. To jest po prostu sztos, bo mamy produkt marki Oskia, czyli też bardzo wysokopółkowego produktu pielęgnacyjnego. Ta marka słynie z naprawdę takich skoncentrowanych składników aktywnych. I to jest liquid mask, czyli maska taka w płynie, peelingująca. Z pewnością mamy tutaj kwasy. Tak, mamy tutaj 10% kwasu laktabionowego, niacynamid, uwielbiany przeze mnie, i także prowitaminę B5. Sok z czarnej marchewki, kwas hialuronowy, ekstrakt z opuncji figowej, a także czerwony śnieg, jeżeli to jest dobre tłumaczenie. Naprawdę skład jest mega i wcale nie jest długi. Wbrew pozorom, te wszystkie składniki aktywne, które wymieniłam, to jest praktycznie cały skład, więc tutaj nie ma żadnych innych dodatków. To jest bardzo skoncentrowany produkt i z pewnością ma rozjaśniać naszą buzię. Z pewnością sama bym nie kupiła produktu Oski, bo są bardzo drogie, a tutaj mamy. Także bardzo się cieszę. Jestem tak podekscytowana, że aż mi jest gorąco. Dobra, szukamy piątki i widziałam, że piątka gdzieś tutaj się schowała, taka dosyć spora, ale lekka. I mamy tutaj pełnowymiarowy produkt, krem pod oczy z marki Verso. Jest to marka szwedzka z książeczki, którą dostajemy z tym kalendarzem. Wyczytałam, że jest to krem przeznaczony do delikatnej skóry wokół oczu i ma być takim ochronnym po prostu opatrunkiem, też chronić skórę wokół oczu od takich negatywnych czynników zewnętrznych, środowiskowych. Także tak, no kolejny pełnowymiarowy produkt. To teraz szósteczka. Olu, mamy wielką 25, nie wiem czy widzicie, ale jest wielka. Szóstka tutaj. Coś lżejszego. Przepiękny holograficzny napis. Jest to marka Prism. 12% kwasy AHA i 3% kwasy BHA. Jest to serum eksfoliujące, nadające blask, eksfoliujące serum. Jest to marka amerykańska. I co? Na pierwszym miejscu w składzie mamy aloes. Sok z aloesu. Potem mamy wodę różaną, glicerynę i dalej różnego rodzaju ekstrakty, w tym także kwasy. Także jest to taka mała wersja, bo ile my tutaj mamy? 10 ml. To jest takie małe 10-ml serum, właśnie rozświetlające, eksfoliujące z kwasami AHA i BHA. Także spoko. Kolejny produkt taki złuszczający, ale ze względu na okres jesienny i zimowy, a de facto kalendarze adwentowe są otwierane przecież zimą, to myślę, że trafiony produkt. To teraz mamy siódemkę. Siódemka dosyć spora. Witamina B5. Body Moisturizer. Także mamy tutaj balsam do ciała w formie no takiej tubeczki, 30 ml. I jest Malin plus Goetz. Tak się nazywa marka chyba. To brzmi jakby było po niemiecku. Ma zapewnić głębokie i takie długie nawilżenie. Wygładzić skórę. Mamy tutaj prowitaminę B5, masło shea, kwasy, które mają także wspierać nawilżenie, bo złuszczać co trzeba, żeby te inne składniki aktywne docierały tam, gdzie trzeba. Spoko. Taka tubeczka myślę, że dosyć praktyczna, żeby gdzieś tam ze sobą wziąć. Ja mniejszych pojemności balsamów nie lubię, ale myślę, że akurat taka jest bardzo poręczna, żeby gdzieś tam ze sobą wziąć, czy po prostu przetestować. Dobra, siódemka już była, to teraz szukamy ósemki. I w ósemce, ojejku, prawie mi się odkręciło. Mamy coś na sen. Mamy coś na sen. Wiecie, że ja lubię produkty na sen, czy świeczka, czy też te spraye do poduszki. A tutaj mamy coś w formie kuleczki, którą... O kurczę, intensywna. Przede wszystkim mamy tutaj lawendę, czyli składnik, który ma wpłynąć na takie ukojenie naszych nerwów i też na lepszy sen. Dobra, już wiem jak to się stosuje. Wcieramy sobie tak w palce,
a następnie zakrywamy nos, czyli robimy sobie taką inhalację i to ma sprawić, że właśnie jesteśmy bardziej uspokojeni i szybciej zasypiamy. Coś takiego. Także ciekawe, jeszcze takiej formy nie znałam. Kolejna to jest 9. I 9 to jest coś zapakowanego, zafoliowanego. Marka nazywa się Dr. Barbara Sturm. To jest niemiecka marka, więc może powinno być tak Sturm. I jest to serum na noc. 10-mililitrowe serum na noc. I wszystko jest praktycznie po niemiecku. Także jedyna informacja, jaką tutaj mam, to, że jest to serum na noc, które ma wspierać takie naturalne procesy w skórze właśnie w nocy. 10 ml. Jeszcze tylko zerknę na składniki. Mamy tutaj alkohol na którymś tam miejscu, chyba 5. Tak jakoś specjalnie nie jest szałowe. Natomiast ta marka jest ogólnie ekskluzywną marką pielęgnacyjną i nawet jest osobny kalendarz adwentowy z produktami tylko tej marki. Także jeżeli lubicie, to zerknijcie sobie. Dobra, teraz mamy 10. Coś ciężkiego. I 10 to jest coś, co bardzo lubię. Mam identyczny żel pod prysznic z Molton Brown, bo jest to taki smakowity rabarbar i róża i ja już taki egzemplarz mam. Tak pachnie delikatnie, słodko, ale też i odświeżająco. Uwielbiam żele pod prysznic marki Molton Brown, bo one są bardzo wydajne. Taka buteleczka 100 ml starcza naprawdę na bardzo długo, bo wystarczy niewiele, żeby umyć całe ciało. No i też oczywiście można stosować do kąpieli, także mega. Bardzo lubię i w sumie się cieszę, że teraz będę miała w zapasie. Okej, to teraz 11 tutaj na dole. Mam nadzieję, że wszystkie na dole to będą produkty kolorowe. Ale nie. Coś bardzo ładnie żółtego, co nasuwa nam właściwości tego produktu, bo jest to serum rozjaśniające z 20% witaminą C. Wow. Do stosowania i dziennego, i nocnego. Marka nazywa się Alice of Skin. Chronić, rozjaśniać i odżywiać skórę. A pojemność to jest 8 ml, czyli niewielkie. Natomiast to jest szklane i wygląda naprawdę bardzo konkretnie. Bardzo. Także myślę, że u mnie to zdecydowanie wjedzie. Niedługo, mam nadzieję. Tyle produktów kosmetycznych. Natomiast postaram się, bo takie stężenie witaminy C jest mile widziane, jeżeli chodzi o rozjaśnienie skóry. Dobra, mimo że to nie był kosmetyk kolorowy, to i tak się cieszę. Miejmy nadzieję, że kolejny to będzie kolorowy. Jakoś tak mam chrapkę na kosmetyki kolorowe w tym roku, bo pielęgnacyjnych mam sporo, a kolorowe fajnie by było sobie urozmaicić. O kurczę. No to teraz jestem w szoku. Co my tutaj mamy? Czy to jest... Tak, to jest olejek, ale jak opakowanie w ogóle wygląda? Kurczę, to jest takie gumowe, także też się nie poślizgnie, ewentualnie w łazience, jak trzymamy gdzieś. I to jest olejek Jungle Firming Oil do ciała. Marka nazywa się Oleo Para O Corpo, czyli coś brazylijskiego, tak? Nazywa się tutaj Costa Brazil. Naturalne olejki... 30 ml, made in USA. Pachnie tak zwyczajnie. Myślałam, że coś szałowego będzie. Natomiast samo opakowanie wygląda mega. Dobra, i 13. W 13 coś mega ciężkiego. I jest to marka Algenist, czyli marka, która się opiera głównie na algach. Na składnikach związanych z algami. Tak to określmy. I jest to pełnowymiarowa maska 50 ml z serii Alive. Tak, maseczka z prebiotykami przywracająca równowagę. Mamy tutaj prebiotyki, które pochodzą z alg, a także kwas alguronowy. Bodajże to jest taka mieszanka polisacharydów otrzymywanych właśnie z alg. I ta maska ma właśnie normalizować, oczyszczać i zostawiać skórę taką ożywioną, tak tutaj można to przetłumaczyć, oraz nawilżoną przede wszystkim i ma wyglądać na taką rozświetloną ładnie. I teraz 14. Gdzie jest 14? Gdzie jest? Tutaj jest malutka. Mam nadzieję, że coś z makijażu. Nie, z makijażu nie,
ale mam tutaj coś takiego mini, 8 ml. Jest to Drunk Elephant, marka, która gdzieś tam mi się przewijała co rusz na właśnie różnych drogeriach zagranicznych, natomiast nigdy nie miałam okazji stosować, a jest to tym razem Virgin Marola Luxury Facial Oil, czyli taki dziewiczy olej maruli. 8 ml. Ma odżywić i też normalizować taki naprawdę malusi. Myślę, że idealna pojemność, żeby gdzieś tam ze sobą wziąć, jeżeli lubimy, po raz kolejny, jeżeli lubimy oleje w naszej pielęgnacji. Ja do tej pory nie używałam, natomiast teraz się troszeczkę przekonałam dzięki serum olejowym, także myślę, że też nie byłoby źle. No i tutaj nalewamy tak naprawdę 2-3 kropelki i rozprowadzamy to na twarz, szyję, też na biust, na dłonie, a dać fajny efekt, takie odżywiające. Także spoko. Takie po prostu, żeby wziąć ze sobą gdzieś w podróż. No i to jest produkt, na który czekałam. To jest bogaty krem z marki Augustinus Bader. Augustinus brzmi jak z łaciny. Bader też, więc będę czytała tak, jak przeczytałam. Bogaty krem odżywczy 15 ml, ale to jest prawdopodobnie pełnowymiarowy produkt. Zaraz zerknę. Nie jest to pełnowymiarowy produkt, okazuje się. Jest to tak zwany discovery size, czyli taki rozmiar, żeby po prostu odkryć ten produkt. Powiedziałabym, że bardziej travel size, chociaż jest dosyć duży. I jest wypełniony takim kompleksem TFC8, który jest określany jako game changing i który ma odnawiać naszą skórę. Także ciekawe, zobaczymy. No, według mnie to wygląda na pełnowymiarowe opakowanie, ale większość to pewnie samo opakowanie, a produktu jest tyle, ile określili, także 15 ml. Zobaczymy. Jeżeli znacie ten kompleks, to koniecznie piszcie. Ja muszę po prostu sobie wygooglować i sprawdzić, o co chodzi. Była 15, to teraz 16. Zagrzebana w biurach. Wygląda jak słoiczek miodu. I jest to Glow Recipe Banana Suffle Moisture Cream Calming and Hydrating, czyli taki łagodzący i nawilżający krem. Przepięknie wygląda i myślę, że z pewnością będzie pachniał bananowo. Tutaj dostajemy ile? 25 ml, czyli myślę, że nawet sporo, zważywszy na to, że często kremy są w pojemności 30 ml, a tutaj mamy 25, także nie tak mało. 6 miesięcy od otwarcia jest ważny, więc myślę, że tutaj skład też jest w porządku, natomiast samego składu nie ma na opakowaniu. Ogólnie to jest hiszpańska firma. Mamy nawet podaną datę ważności. Czerwiec 22 rok, także jeszcze troszeczkę ma czasu, żeby poleżeć i poczekać na swoją kolej. Wygląda bardzo fajnie i bardzo jestem ciekawa, czy pachnie bananowo, ale jeszcze będzie musiało odczekać swoje, żebym rozpoczęła. To była 16, no zaraz zobaczymy, co przygotowali na moje urodziny, czyli 17 grudnia. I tutaj mamy Rose Gold Radiance Booster, czyli w kolorze Rose Gold. Wiele osób bardzo lubi, 10 ml. Jest to serum, po prostu serum rozświetlające. Co my tutaj mamy? Na pewno mamy różę damasceńską i czyste złoto. Tak, jest tu napisane czyste złoto, które ma tutaj, te dwa składniki mają wpłynąć na taką naturalne rozświetlenie skóry. Też ta skóra ma być taka fajnie nawilżona. To wygląda naprawdę bardzo ekskluzywnie. Zobaczcie, świetną parę by stworzyło to serum z Omorowicza. Był taki tonik, taka mgiełka nawilżająca właśnie w takim samym kolorze. Tak samo bardzo podobnie wyglądało, także myślę, że to by był świetny duet. A tutaj póki co mamy rozświetlające serum do twarzy. Formuła ma być lekka i właśnie ma fajnie rozświetlać, także super. To na urodziny myślę, że jak znalazł. Dobra, 18, zaraz zobaczymy. 18 nie ma jak. Myślałam, że próbowałam wyjąć tu taką małą, a to jest przecież takie cała wielka szuflada. Tutaj mamy dwa produkty, no tak, a nawet i więcej. Czyli w 18 mamy trzy produkty kosmetyki kolorowe w takich mniejszych pojemnościach. Pierwszy to jest taki mały tusz z marki IT Superhero, który ma zwiększać objętość naszych rzęs, także je pielęgnować,
i wydłużać ekstremalnie. Także to jest pierwszy produkt. Myślę, że tutaj może mieć jakieś 3 ml. No, tak coś koło tego. Kolejny to jest błyszczyk z Too Faced w takiej malusiej formie, który ma zwiększać i nawilżenie naszych ust i także wypełniać je i sprawiać, że one będą takie bardziej soczyste i też pewnie efekt mrowienia tutaj będzie, czyli coś podobnego jak Eveline Oh My Lips. To akurat ma 1,5 grama i na koniec mamy cień w kremie z marki By Terry w takim dosyć ciemnym kolorze, bo to jest Bronze Moon, czyli taki połyskujący brąz, dosyć ciemny i akurat tutaj ten produkt ma się nie rozmazywać, ma być właśnie odporny na rozmazywanie, ma się świetnie budować i też ma mieć jakieś ekstrakty pielęgnujące i tutaj dostajemy niecały gram, bo 0,9 grama. Także akurat myślę, że idealna pojemność do tego typu produktu, bo takich produktów nie używa się nagminnie, także idealnie. Także tutaj dostajemy 3 konkretne produkty makijażowe. Dobra, to teraz szukamy 19. I 19 to jest rozświetlający róż od Nataszy Denony. Ja już róż w połączeniu z rozświetlaczem mam z Nataszy Denony. Zobaczcie, jakie piękne opakowania, takie holograficzne napisy. I to jest chyba, to jest plastik, tak, to jest plastik, który imituje metal. Widzę, że troszeczkę tutaj coś mi się ukruszyło, tak minimalnie i muszę Wam powiedzieć, że to jest przepiękny kolor. Naprawdę, myślałam, że będzie podobny do tego, który ja mam, ale tamten jest bardziej wpadający w taki typowy cukierkowy róż, a ten ma takie troszeczkę może koralowe nuty i jest przepięknie połyskujący. Zaraz zobaczymy. Mega. Mega. Więcej tutaj przebija takich złotych tonów. Piękny, cudowny. O Jezu, no to jest kolejny róż w kalendarzu. Akurat w tym to już jest drugi róż. I kolejny mi się mega podoba. A ja naprawdę nie używam różu aż tak dużo, a chciałoby się używać ich więcej. Także myślę, że ten też zagości w mojej kosmetyczce. Jest przecudowny. Tutaj mamy 4 gramy. I sam róż nazywa się Bloom. Highlighting Blush Bloom. Przepiękny. Dobra, i mamy 20. Szklane opakowanie, które mi przypomina troszeczkę produkt Bundy, bo jest taka niebieska buteleczka. To jest akurat Dr. Denise Gross, czyli marka, która mi się osobiście kojarzy z produktami na okolice oczu, takimi przeciwzmarszczkowymi, mocno nawilżającymi. A tym razem to jest serum. Stress Rescue Super Serum i mamy tutaj główny składnik niacinamid, czyli super, uwielbiam niacinamid, a tutaj mamy to w formie 15 ml serum, także mamy tutaj superfoods i także inne składniki aktywne, mega. 15 ml, myślę, że bardzo skoncentrowanego serum. To jest bardzo dobra marka. Kojarzę, że mają takie fajne urządzenie przeciwzmarszczkowe. Maskę, jako taka maska z światłem LED-owym. I to jest oczywiście do wielokrotnego użytku. To jest takie urządzenie po prostu przeciwzmarszczkowe i ogólnie chyba też mają coś na same okolice oczu. Także myślę, że tutaj też to z czasem wjedzie do mojej pielęgnacji. I 21. Tutaj jakoś tak szybko się znajduje. Te numerki są dosyć czytelne. Coś w formie sprayu. To jest Susan Kaufman, czyli kolejny chyba niemiecki, kolejna niemiecka marka. Tutaj akurat Austria. I to jest spray do poduszki, czyli kolejny produkt do poduszki. Kissen Spray Beruhigend. Czyli Pillow Spray Calming. Czyli mamy tutaj kolejny produkt do poduszki. Obstawiam, że też będzie lawendowo pachniał. Pachnie bardzo podobnie jak te produkty z... Oczywiście musiałam się cała opryskać tym. Pachnie praktycznie identycznie jak ten This Works Pillow Spray. Tylko ten ma tak minimalnie jakieś takie nuty, które mi przypominają osobiście spray taki na komary. Także nie wiem. Nie wiem co za składnik. Nie wiem, czy będzie to przyjemne, może będzie odstraszać komary, ale już mamy troszeczkę, jest po okresie letnim, więc spóźnili się. No, taki
taki typowy zapach jako jak spray do poduszki, więc zobaczymy. No ja troszeczkę mam tych produktów, także na swoją kolej poczeka. 22 tutaj. Coś na 100% pełnowymiarowego, troszeczkę okurzone, ale jest zafoliowane. Jordan Samuel Skin, tak się nazywa marka i jest to Retinol Treatment Oil 30 ml, czyli mamy witaminę A zanurzoną w olejowej formie. Tutaj mamy, na pierwszym miejscu jest olej ze słupkich migdałów, potem mamy arganowy olej, następnie marula, jeszcze jakiś olej różany, sojowy między innymi i gdzieś tam na samym końcu jest retinol, praktycznie witamina E też po retinolu i BHT. Na samym końcu. To też warto zauważyć. To takie olejowe serum z retinolem, no przeważnie retinol właśnie, jeżeli już występuje w serach, to w takiej formie. Więc spoko. Akurat na okres jesienny, zimowy. Jeżeli chodzi o retinol, to ja już mam przygotowaną taką maść z retinolem w dosyć wysokim stężeniu i planuję ją tak małymi kroczkami do swojej pielęgnacji wdrożyć, także pewnie tutaj tego nie będę otwierała. Zobaczymy, może podaruję mamie bądź teściowej, jeżeli będą chciały używać. I tutaj mam produkt kolorowy, który mnie bardzo cieszy, bo jest to Charlotte Tilbury, to jest pomadka w kolorze, zaraz poszukajmy koloru. Stoned Rose. No, przepiękne, ekskluzywne opakowanie, tak nie wstyd wyjąć z torebki. Zobaczmy kolor, boję się popsuć. Taki troszeczkę uniwersalny. Jest to troszeczkę ciemniejszy nudziak, tak to nazwijmy. Troszeczkę bardziej wpada w tony brązowe, ale myślę, że większości osób będzie pasować. I w tym mi. Więc zobaczymy, czy będę używać. Także mamy kolejny produkt makijażowy. Gdzie jest 24? Tutaj mamy taką też większą 24 i zaraz przejdziemy do 25. I tutaj mamy świeczuszkę. Ja ogólnie bardzo lubię świeczuszki. Tak się przestawiłam na świeczki. To jest zapach figi. To jest tak, drzewo figowe i po prostu nie da się tego pomylić z niczym innym. Ostatnio miałam balsam do ciała z Mokosz, właśnie z figą. To jest identyczny zapach. Przepiękny, troszeczkę makiem pachnie, tak mi się wydaje. I to jest Jo Loves. Świeczuszka o pojemności 70 gramów. Bardzo intensywnie pachnie i to jest mega przyjemny zapach, także myślę, że postaram się ją odpalić w niedługim czasie. Mega. Mnie świeczki zawsze cieszą. Aczkolwiek kiedyś zupełnie nie byłam fanem świeczek. Uważałam to za zbyteczny gadżet, czy zbyteczną w ogóle rzecz w mieszkaniu. I przechodzimy do 25. Gigantyczna szuflada. Oh. Aż zaparło mi dech w piersiach, naprawdę, bo obstawiałam, że tu będzie jeden produkt, a tutaj mamy chyba z 5 produktów. Także chwila ekscytacji i przechodzimy do pierwszego produktu. Pierwszym z nich jest Overtime Mask, taka maska eksfoliująca, Summer Fridays nazywa się, tak wygląda. To jest taka tubka, troszeczkę przypominająca krem do rąk. No i tak, mamy tutaj 64 gramy. Dobra, obczaiłam już co to jest, także mamy tutaj maskę eksfoliującą, która będzie idealna dla takiej matowej, przeciążonej skóry, tak w takim wolnym tłumaczeniu, która jest napakowana witaminami, w tym dynią, a także eksfoliującą morelą, znaczy takim proszkiem z ziaren moreli, które mają wpływać na oczyszczenie twarzy, a także odżywienie i pobudzenie komórek do odnowy. No i żeby zapewnić naszej skórze taki rozświetlony efekt. Także super, wygląda naprawdę konkretnie. Także to jest pierwszy produkt. I tutaj mamy ulotkę też, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy. I to jest pierwszy produkt z paru tutaj w ostatniej. Naprawdę i tak powinna wyglądać 25 w momencie, kiedy otwieramy sobie, wyjmujemy na święta ostatnią szufladkę, patrzymy, a tam po prostu jakby coś Mikołaj od siebie dorzucił. Więc to jest pierwszy produkt. Kolejny produkt to jest marka Larry King.
I mamy tutaj 30 ml produktu do włosów. Z tego co czytam, to jest to taki krem wykańczający do włosów, do każdego rodzaju włosa, też również do włosów kręconych, jako właśnie taki produkt wykańczający, pewnie do ugniatania włosów i do pogłębiania ich skrętu, no ale też tutaj jest napisane, że bez względu na to, czy są proste, czy są kręcone, że powinno to być taką podstawą, takim codziennym bohaterem w pielęgnacji włosów. Także spoko. Zobaczymy. Jak nie ja, bo też mam tendencję do kręcenia włosów i gdzieś tam spróbuję pod kątem tych kręconych, to podaruję mamie, która ma burzę kręconych loczków, więc u niej z pewnością się sprawdzi, jeżeli będzie dobry do kręconych włosów. Trzeci produkt to jest kredka. Kredka do ust prawdopodobnie. Intense Matte Lip and Cheek Pencil, także mamy tutaj i do ust, i do policzków, jako róż, z marki Nude Sticks i kolor wygląda na taki bardzo użytkowy, przepiękny, taki troszeczkę nudziak z lekką dozą różu, mega, to jest trzeci produkt. Ale to nie koniec, spokojnie, to nie koniec. Kolejny to jest marka Milk Makeup i to też jest w zasadzie produkt do ust i do policzków, bo to jest taki róż w sztyfcie. O tej marce wiele dobrego słyszałam, także w sumie cieszę się, że będę mogła przetestować. Zobaczymy, czy właśnie będę używała w takiej formie. Może spróbuję do policzków, zobaczymy. Kolor wydaje się być w porządku, zobaczymy czy nie przesadzę. I taka malutka pojemność, także idealna do przetestowania. Myślę, że ogólnie jeżeli chodzi o tego typu produkty, takie róże kremowe, to jest wystarczająca pojemność, nie trzeba więcej. Mamy tutaj 3 gramy. Dalej paletka, która pojawia się bardzo często ostatnimi czasy w kalendarzach, to jest Huda Beauty Topaz Obsessions i ja mam taką paletkę. Wyjęłam ją w tamtym roku z Feel Unique, także mam, używam, bardzo lubię, więc ta po prostu pójdzie dalej. Natomiast, tak jak mówię, lubię. Szkoda, że może to nie jest nieco inny produkt, bo jeżeli ktoś kupuje kalendarze, boksy, to myślę, że już ma ten produkt, więc mogli rzucić coś innego, natomiast no to jest dosyć wartościowy produkt i na pewno każdy, kto nie ma, to się ucieszy. Ale to nie wszystko. Ostatni produkt, który tutaj dostajemy, jest bardzo ciekawy, bo to jest suplement diety. Dostajemy takie bodajże 6 saszetek z marki Patchology i jest to Little Herper Energy, także mamy tutaj taką bateryjkę i to wsypujemy sobie prawdopodobnie do buzi, bo nie ma informacji, żeby to wymieszać z czymś, tylko po prostu jedną przyjmujemy bezpośrednio. No i co? I to ma dać nam energię. Ciekawe, bardzo ciekawe. Wypróbuję na pewno. Mamy tutaj mieć kofeinę, zieloną herbatę i witaminę D. I właśnie taka jedna saszetka ma być na dzień. Także spoko, zobaczymy jak to się sprawdzi, czy faktycznie da energii. Jutro na pewno będę zmęczona, bo będę do późna składała ten film, więc zobaczymy, wypróbuję i zobaczymy. Ciekawe, wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy tego typu produktów, suplementów w kalendarzach. Natomiast ja myślę, że tutaj wszystko jest dla ludzi, jeżeli nie chcecie, to nie trzeba używać i tyle. Także to jest i tak dodatkowy produkt w całym tym kalendarzu i to już jest wszystko. I myślę, że tak powinna wyglądać 25. szufladka, bo dostaliśmy w niej łącznie 3, 4, 5, 6 produktów. 6 produktów, także nic dziwnego, że ta szufladka jest taka duża. Więc wkładam ją z powrotem i zaraz podsumujemy wartość wszystkich tych produktów. No i wracam już do Was z podsumowaniem. Okazuje się, że euro stoi 4,52 na dzień dzisiejszy, jak liczyłam, więc troszeczkę jednak koszt tego kalendarza wyszedł mniejszy. Także 1040 zł powiedzmy, że ten kalendarz kosztował w przeliczeniu na złotówki. No i wartość wszystkich tych produktów wewnątrz to jest
prawie 4900 zł, także ogrom. Ja jestem świadoma, że te produkty w większości są zawyżone, ceny są zawyżone, płacimy często za samą markę, co nie zmienia faktu, że są to dobre produkty i myślę, że każdy tutaj z pielęgnacji znajdzie coś dla siebie, także nawet gdyby odjąć te zawyżone cząstki z cen tych produktów, to i tak wartość tego kalendarza wyszłaby znaczna. No jeżeli chodzi o same pojemności tych produktów, jakie dostajemy, to aż 13 produktów jest pełnowymiarowych, 12 travel size, a reszta to są produkty w pojemności deluxe, czy deluxe, tak to możemy zaakcentować, czyli po prostu pojemności tam około 8-10 ml, tak tutaj Cult Beauty to określa jako deluxe. No i fajne jest to, że na stronie można znaleźć te mniejsze pojemności, więc z łatwością obliczyłam ceny tych produktów. No i też fajne jest to, że ogółem można kupić mniejsze pojemności produktów, które normalnie w tych takich rozmiarach pełnowymiarowych są drogie. Tak, żebyśmy mogli sobie je przetestować. No i jeszcze tak gwoli podzielenia na kategorii tych produktów, bo dostajemy 32 produkty, z czego 9 produktów jest z kategorii makijażu. 4 produkty są z kategorii inne, bo tutaj te produkty na sen i tym podobne. Więc to są 4 produkty, do twarzy dostajemy aż 14 produktów, do włosów 2 i do ciała 3. Także tutaj nastawienie jest na produkty pielęgnacyjne do twarzy, a także na makijaż taki wysokopółkowy. Także no, nie mogę nic innego powiedzieć jak fakt, że to jest naprawdę bardzo opłacalny kalendarz. No to jest chyba jedyny taki kalendarz, który ma tak dużo pełnowymiarowych produktów i są to naprawdę tak kosztowne, wartościowe produkty. Większości produktów nie znam, po prostu. Także przyznaję się bez bicia, że większości tych produktów nie znam, marki kojarzę, także będę w stanie przetestować wzdłuż i wszerz te wysokopółkowe produkty pielęgnacyjne, marki pielęgnacyjne, wysokopółkowe. Dajcie znać, czy któreś z tych produktów Wy osobiście znacie, czy używaliście, co na ich temat sądzicie, co ogólnie sądzicie na temat tego kalendarza, czy kupiliście, a jeżeli nie, to czy bylibyście skłonni ogólnie kupić tak drogi kalendarz z taką zawartością. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie daliście kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach, prawdopodobnie z kalendarzami. Także do zobaczenia. Cześć!